Ostatnio spotkałem się z kilkoma pytaniami, jaka pora na ćwiczenia cardio jest najlepsza. Mianowicie, najlepszą porą na cardio jest poranek. Dlaczego poranek? Wstajemy z łóżka, budzimy się po kilkugodzinnej przerwie pomiędzy posiłkami. Mamy mały zapas cukru w organizmie, jest to glikogen. I teraz, gdy zaczniemy ćwiczyć, cokolwiek nie będziemy robić, możemy jechać na rowerze, możemy iść na długi spacer, możemy pobiec, możemy popływać, może na basenie, lub robić każde inne ćwiczenie, które będzie mało intensywne, a długotrwałe. W tym momencie szybciej spalimy resztki cukru, które mamy gdzieś tam zapasowe w naszym organizmie i szybciej zaczniemy spalać tkankę tłuszczową, co głównie jest na celu, co głównie jest celem podczas tego ćwiczenia. Ale jeszcze jest też kilka pozytywnych innych aspektów tego, że robimy cardio rano, mianowicie poranne cardio możemy robić krócej, wystarczy. Skuteczność tego cardio zaczyna się od 20 minut wzwyż, nie od 40 tak jak na siłowni, tylko od 20, bo tego cukru już mamy dużo mniej i szybciej się dokopujemy do tych kwasów tłuszczowych, jakie mamy do spalenia w naszym organizmie, zbędnych kwasów tłuszczowych. Po drugie, taka poranna przejażdżka na rowerze, nie wiem, jakikolwiek poranny ruch na zewnątrz przede wszystkim, dotlenia nam mózg, dotlenia nasz mózg, nasz układ nerwowy, funkcjonujemy już dużo lepiej, będziemy funkcjonować w ciągu dnia już dużo lepiej. Dodatkową rzeczą jest przyspieszenie naszego metabolizmu podczas na dalszy dzień. To nie będzie na kolejne 2-3 godziny do następnego posiłku, po śniadaniu, tylko już podczas całego dnia nasz metabolizm będzie przyspieszony, będzie już to wszystko się troszeczkę bardziej szybciej kręcić. Tak więc poranny cardio, szybciej spalamy tłuszcz, lepiej się dotleniamy, napędzamy metabolizm już na cały dzień. Gdy będziesz robić cardio przed siłownią, po południu, po treningu siłowym, na to cardio będziesz potrzebować, bo ono skuteczne, będziesz potrzebować troszeczkę więcej czasu, a będzie ono miało troszeczkę mniej korzyści, aczkolwiek też jest dobre oczywiście. Jeśli nasuwają się Wam jakieś inne pytania dotyczące ćwiczeń, diety, odwiedźcie stronę mataleo.eu, może tam już są gotowe odpowiedzi na ten temat. Zapraszam.